Siemanoczko! Dzień dobry wszystkim, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Nagrywamy? Tak. To do ciebie? Tak. Nagrywamy film, nagrywamy Q&A. Adrian przed chwilą nagrywał film, nikt o tym nie wie, że nagrywamy Q&A. Ja też się nie przygotowałem, ale nagrywamy. Pierwsze pytanie od widzów. Co sądzisz, znaczy co sądziłeś, jak pierwszy raz mnie zobaczyłeś? Ja odpowiem na to pytanie. Mhm. Od razu poczułem, że to jest bratnia dusza. Mhm. Pierwszy raz cię zobaczyłem chyba 3 września albo 4 września, bo poznaliśmy się w liceum. Tak, ani ty, nie, ciebie na rozpoczęciu nie było, a ja byłem też bardzo krótko i zobaczyłem, że cholera, czegoś mi sobie brakuje i wyszedłem, a później na pierwszych zajęciach od razu 3 września. Czyli razem spóźniłem się na historię, pamiętam, siadaj, się spóźniłem na historię. No. I pamiętam, że rozbawiła ciebie, jak powiem, jeszcze nie wiedziałem, że ty jesteś, ale pamiętam, że kogoś z ostatniej ławki rozbawiła moja odpowiedź nauczycielce historii i od razu wiedziałem, że trzeba iść tam na koniec. Tak, przyjaźń zawiązała się w ostatniej ławce. Czyli i ty i ja nie... A teraz siedzimy w pierwszym rzędzie. Czyli i ty i ja nie przyszliśmy na rozpoczęcie roku? Ciebie nie było na pewno na rozpoczęciu roku. Ja chyba byłem przez chwilę jeszcze z Pawłem Stasiewskim. Aha. Ale tylko na chwilę i wyszliśmy po sekundę. Dobrze, drugi pytanie, Michael. Co sądzisz, jak mnie zobaczyłeś, co pomyślałeś? Że będziesz szesnym mojego dziecka? Że fajny, śmieszny gościu, na pewno się śmiałem z twoich żartów cały czas. Co zaplusowało i... No, fajnie było. Pamiętam, naprawdę. Raz był taki bardzo troglodycki dowcip, że ktoś skomentował, że mam wąsa i znacie ten tekst, ten wąs niejedną trząsł i w całym pokoju... Było dużo osób, no nie? W całym pokoju było z 15 osób, było kilku youtuberów, nikt się nie zaśmiał, każdy był zgorszony, a Michael wpadł w wielką bekę, także tak się poznaliśmy i to było na meetupie, nie? Tak. I tym prymitywnym zachowaniem się ujął? Tak, dokładnie. Tym prymitywnym zachowaniem mnie ujął. Ponadto puszczaliśmy piosenki nawzajem i za każdym razem jak on coś puścił, to ja się, o kurde, ale super i tak. Odwrotnie. I tak było. Tak no, dobrze, kolejne pytanie. Wymyślam teraz, bo totalnie, dobra, wiesz o co chodzi w tym filmie? Że usiadłem i zadaję pytania, nic się nie przygotowywałem. Nie tak, to zrobi, a to nagrywa... A, nagrywamy, to jest na żywo. To leci na żywo. Kolejne pytanie. Jesteście sobie przykładowo we Wrocławiu, okej? Okay? Kocham to miasto. Jesteście we Wrocławiu? Do kogo dzwonicie, jak wysiadacie z pociągu? We Wrocławiu? Mam tam kolegę z Grecji. O, to masz kolegę z Grecji. Nie będziemy o nim mówić. Ale ja nie wiem, czy do kogokolwiek dzwonię, bo zazwyczaj gdzieś wyjeżdżamy razem i mi chyba już nikogo nie brakuje wtedy. O, po prostu żyję tu i teraz, napawam się tą chwilą uniesienia w naszym towarzystwie i zwiedzamy miasto i żyjemy i czekamy, co nas może pozytywnego zaskoczyć. Yeah? Także telefon wyłączam, samolotowy, nawet go nie zabieram ze sobą i po prostu jest high life. Powodzenia bez telefonu. Ale tak, a nie znam chyba nikogo z Wrocławia. Chodź tu. Masz coś do ukrycia? Chodź. Teraz do ciebie pytanie leci. Kolejne pytanie. Ja tutaj, to jest film trening, jeśli chodzi o dziennikarstwo. Z głowy zadaję pytania. Improwizacja. Tego filmu miało nie być tak. Wszedłem tutaj i aparat był włączony, ponieważ Adrian przed chwilą nagrywał film. Usiadłem, włączyłem aparat i nagrywamy. Chodź tu, Michael. Chcesz na mój film? Na mój kanał? Tak, zapraszam na kanał Miszka, ponieważ nagrał z kolejną kobietą. Nie znacie tej kobiety? Jeszcze nagrał. Kiedy będzie film? Bo mój będzie za 2 godziny. To tuż po twoim. Tak, dobra. Także dzisiaj w tym dniu dostaniecie filmy od nas. Totalnie, może ona będzie moją dziewczyną? Totalnie niespodziewane. Kolejne pytanie, tym razem do Michaela. Jak to jest w konflikcie waszym z Jurim? Czy został rozwiązany? Czy nadal jest dla ciebie chamski? Co sądzisz o nim? Co sądzę? Nie, inaczej. Na początku, co jak zobaczyłeś Jurego, co sobie pomyślałeś? O kurde. Zwaliło znowu. Znaczy, między nami nie ma żadnego konfliktu, żeby była jasność. Jurek jest jaki jest. Co wam jeszcze powiem? No jesteśmy grupą przyjaciół i każdy sobie dogryza. Wy pewnie też macie grupy przyjaciół i też każdy sobie ciśnie, tak? My sobie czasem ciśniemy mniej. Czasami są tygodnie, gdzie sobie w ogóle nie ciśniemy. Ale jak czasem jesteśmy razem, w sumie nie czasem, tylko często, no to lecimy po bandzie, no. Bo co tu robić w kwarantannie? Bo tak jak właśnie doskonale, tak dokładnie. To jest taka nasza rozrywka. Tak jak Juri, nie wiem czy wychwyciliście to, no my wychwyciliśmy na pewno, ale czy widzowie, że Juri powiedział do Michaela na filmie coś na zasadzie: ty jesteś chamem, prostakiem, i na końcu dodał: tak jak my wszyscy. Tak jak my wszyscy. Także to był taki, prostak, tak jak my wszyscy. Także to był taki właśnie jakby podsumowanie tego wszystkiego. Na co? Albo jeszcze jedno było coś takiego z parówkami, że w parówce nie ma żadnych
wartości odżywczych, a Juri mówi, że w parówce twoja stara jest. A później się poprawił, w parówce jest zmielona twoja mamusia. Tak, to o to mu chodziło, to jest najważniejsze. Dobrze, konfliktu nie ma i nie będzie. I jeszcze jedno mam do ciebie pytanie. Bo teraz przepraszam, że ominąłem kolejność, ale mam dwa pytania takie łączone. Młody, przyjechałeś do Warszawy, zamieszkałeś z nami, prawie że. Dostałeś jakąś tam garść dużą followersów, dostałeś dużo atencji od kobiet. Jak się z tym czujesz? Że teraz, bo sam wiem, że do Michaela kobiety wy wypisujecie po prostu kilogramami, wypisujecie tyle i on, jak się z tym czujesz? Bo to nie chodzi o to, że ty piszesz, ja wiem, że ty nie piszesz, ale z wybranymi tylko piszesz, no już teraz nie, tak? Już teraz nie z wybranymi. Tak. Tam kłódka zamyka się. We Wrocławiu kłódka się powoli zamyka. Już na mości. Także kluczyk połykamy, albo wyrzucamy do rzeki. Kluczyk połykamy? No, na pewno jest to bardzo miłe. No, występuję u Luki we vlogach i u Adriana i ludzie na pewno chcą, wiem, że chcą mnie więcej oglądać. Tak. Jednak jestem trochę sceptyczny do kamery. Nie wiem czemu, po prostu tak mam. No, nie wiem, czy nie mój świat. Trochę się otwiera, jakby nie patrzeć. No teraz też się otwieram, tak? bo przed wami występuję. Teraz, Michael, robimy vloga, także przygotuj się, że też nie jest. Ale jeżeli chodzi o te wszystkie wiadomości, to tak, no dziękuję bardzo. Staram się odpisywać na bieżąco i dziękuję, że wspieracie. I jeszcze ja się mniej więcej. Jeszcze ja dopowiem, że śmieszne jest to, że. Znaczy śmieszne takie właśnie też fajne do obserwowania, że Michael, tak jak powiedział wam na przykład, że jest sceptyczny do kamery i nie wie, czy to jego świat, nie? Tak mówi, ale nie wie, znaczy czasami nie łapie o tym, że on już dawno jest w tym świecie. Bo on myśli, że włączamy kamerę, nagrywa, koniec. Ale Michael w tym momencie, no już mówię, już nie teraz, ale jeszcze do niedawna on tak wchodził, Luka, muszę dodać zdjęcie. Luka, zobacz ile mam lajków pod zdjęciem. Komentarze czytał, prywatne wiadomości odczytywałeś. No bo to wiesz o co chodzi? I to już to była, w tym świecie bo jesteś. To była nowość, nie? I wiesz, i takie nagle taki boom. O to chodzi, no. Tak, i ja do Michaela mówię po prostu zawsze, że ja go do niczego nie namawiam. Kiedy sobie zechcę, to kiedy zechcę, powie na przykład, że nie chcę być przy kamerze dzisiaj na filmie czy jutro. I ja w to wchodzę, ale póki co też mamy fajną rzecz dla was, tylko nie mówimy jeszcze o tym, nie? Na grudzień. A! Mamy pewną rzecz, którą na pewno to, dużo nas zobaczycie. To jest akurat fajne. To jest mega fajne, no i tak, no i tak. Nie wiem o czymś? No, nie wiesz. Nie wiem. Ja jeszcze nie wiem. Rozmawialiśmy. Dobrze, kolejne pytanie. Teraz talk show jest taki, że zadajecie po jednym pytaniu sobie nawzajem. My nawzajem sobie, tak? Mhm. Wiesz jak ja szyję? To jest pytanie bez scenariusza filmu. Nie. Jaką mąkę do tych naleśników się używa? Jak co? Jakiej mąki do naleśników używasz? Wery. No, przeżywa. Mąka Weroniki. Pszenna? Tak? Mąka Weroniki. Tak mi się wydaje, że pszenna. Dobrze, już pierwsze pytanie, okej, okay, teraz Michael. Co dzisiaj zjemy na obiad w ogóle? Nie jesteś zazdrosny o to, że nagrałem odcinek ze swoją byłą dziewczyną? To nie jest moja była? To jest... Bera! Suci! Ja usłyszałam. Ciężko to nazwać. Pozdrów mamy. Już się rozłączyłam. Ciężko no co, to ty, była relacja, no nie mieliście w związku takim prawdziwym. Relacją, no. Czy nazwałeś kiedyś swojego Michała Sorskiego jako mój chłopak? Nie przy nim, tylko do kogoś? Do mamy. Do mamy? Do kogoś? No i o czym my rozmawiamy? Tak. Ojo! I na Berę proszę! Naprawdę kamery z powrotem. Widzicie, ten talk show wyszedł poza jakiekolwiek ramy, zobaczcie. Czyli co, czyli byliście razem, czy nie byliście razem? No byliśmy. O, ale byliśmy. Nie był swoim typiem, bo jest dobrym człowiekiem. Że była Michaela wtargnęła na film, to jest niesamowite. Niesamowicie się film tworzy. Dobrze, teraz macie jakieś może pytanie do mnie, bo zaraz kończymy odcinek. Jak się robi dzieci? Jak się robi dzieci, już odpowiem. Przede takie, wszystkim, takie piękne już omijając aspekt, wiadomo, seksualny, wiadomo, wszystkiego, bo to raczej wiecie o tym, to ja na przykład przed, i to właśnie dużo ludzi dziwi, że pół roku, chyba już nie pamiętam dokładnie, ale pół roku przed staraniem się o niunię brałem kwas foliowy. I dużo ludzi się dziwi, że przecież to powinna kobieta brać, aha, ale kobieta też bierze i facet też powinien brać, no żeby, myślę, zoptymalizować, no nie wiem jak to nazwać, no po prostu, żeby było tak jak trzeba. Po drugie, przez pół roku, przed, że tak powiem, incydentem,
bez alkoholu, bez niczego, po to, żeby się totalnie wyczyścić, żeby nie ryzykować w jakimś stopniu sprawy, że dzidzia mogłaby być jakaś, wiesz, no chora, czy w jakim stopniu. Tak. I trzecia rzecz jest taka, pozytywne myślenie, positive things gonna think. Tak. No i tak to wygląda, a takie piękne dzieci, no to już wiesz, w ogóle liczyliśmy, Angelika wyliczała, żeby to była dziewczynka, okay, to jest wszystko, no. że podobno damskie, nie damskie plemniki, tylko żeńskie, wiesz. No. Są bardziej silne, dlatego powinno się później od jajeczkowania, ja tego nie wiem, ale w każdym razie macie no. obraz, jest. Macie obraz, owoc, owoc tego wszystkiego. No. Szarlotka, masz tak. jakieś pytanie do wujków? Jak będę się Luka starał o dziecko, to poproszę cię jeszcze bardziej szczegółowy opis, taki, żebym o czymkolwiek, o niczym nie zapomniał. Dobrze, ja mogę na przykład stać no. nad tobą i tam ci przypomnę wszystko z zeszycikiem. Możesz mnie wyręczyć, jak chcesz? O nie, już nie mogę niestety, już jest, mam narzeczoną. Nie mów tak przy mojej córce w ogóle, co? To był Luka Talk Show, jeśli chcecie więcej odcinków takich, oczywiście, że nie będziecie chcieli w ogóle... Ale fajnie mi się nagrywało. No, ciekawy spontan, no nie? Co tak, no. Ja byłem w szoku, no nie? Ale aparat był wyłączony? Nie, wyłączony. A, wyłączony, dobrze, bo już teraz się przestraszyłem, że na przykład nagrałem odcinek z Werą 30 minut i nic się nie nagrało. No to będziesz miał godzinę. No. O, bo. Zobaczyłem, że ten telefon, że ten aparat jest włączony? Włączyłem nagrywanie tylko i lecimy. Tak. Dziękuję bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że podobał wam się taki film. Totalnie już nawet nie pamiętam, jakie pytania zadałem. Wiecie, jaką mąkę używać, wiecie co chłopaki będą jeść na obiad. Ta sytuacja z Biłą Michaela mnie po prostu rozwaliła. Dziękuję za oglądanie, widzimy się w kolejnych filmach. Niech dzieje się magia, siema.